Legalny, nielegalny, na ten rok. Na ten rok. Wskaźniki gospodarcze naszego kraju są jednymi z najlepszych w Europie i jak wskazuje polityk, mogą być jeszcze lepsze, czemu sprzyja właśnie między innymi uszczelnianie systemu podatkowego. Agencja Fitch oczekuje, że PKB naszego kraju będzie napędzany przez mocny wzrost konsumpcji oraz odbicie wzrostu w obszarze inwestycji. Według pierwszych prognoz wzrostu na 2019 rok polski PKB w tym okresie powinien wynieść 3,2%. Fitch spodziewa się też podwyżek stóp procentowych w Polsce w kolejnych dwóch latach. Na koniec 2019 roku miałyby one wynieść 3%. Ustawodawca powinien stworzyć jednolitą procedurę wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, uznał Trybunał Konstytucyjny. Według Trybunału wszyscy członkowie KRS mają jedną wspólną kadencję. Pięcioro sędziów Trybunału uznało za niekonstytucyjne przepisy ustawy o KRS-ie z 2011 roku dotyczące zasad wyboru sędziów do Rady oraz ich kadencji. Część sprawy Trybunał Konstytucyjny umorzył. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński zaznaczył, że kwestionowane przepisy dokonały nieuprawnionego zróżnicowania sędziów. Nastąpiło to w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ustawa zróżnicowała sposób wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych w stosunku do procedur wyboru członków KRS spośród sędziów innych sądów, to jest Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Wojskowych. Po drugie, ustawa zróżnicowała mechanizm wyboru sędziów członków KRS w samej grupie sędziów sądów powszechnych. Ustawodawca przewidział bowiem w tym zakresie dwie odrębne procedury. Radio Maria inaczej, jak to wypośrodkować, dlaczego oni tę Polskę rozgradli i dlaczego te werdykty sędziowskie w sądzie by chcieli wydawać niekorzystne dla ludzi pokrzywdzonych, żeby ich wypędzić z domu, ile masz już na Marszałkowskiej, po prostu ludzi bezdomnych, no bo jak się wyrzuca z domu, no to jak, domny podobny, bezdomny, Chodzi między innymi o 14-kilometrową trasę pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Piotrkowem. Poza tym rozpocznie się realizacja części m.in. budowa szczególnej kolego. Obwodnicy Warszawy. Chodzi o nadgonienie opóźnień z ubiegłego roku i zwiększenie liczby przetargów nierozpoczętych przez poprzedni rząd. O sprawie napisał dziś jeden z dzienników. Poseł Kukiz 15 Sylwester Chruszcz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreślił, że głównym celem jest spięcie Polski sieciami autostrad i szybkich dróg do 2025 roku. Połączymy wszystkie regiony, wszystkie duże aglomeracje, także ruch tranzytowy nie będzie przeszkadzał nam w normalnym życiu, nam kierowcom, nam transportowcom i te inwestycje, czyli południowa obwodnica Warszawy, niezbędna obwodnica Nidzicy, którą teraz już kończymy, obwodnica Gorzowa, to dobrze, że te inwestycje są już teraz przed wakacjami będą oddawane, ale także te obwodnice Krakowa, obwodnice Jarocina, tych inwestycji jest bardzo dużo, dokończenie trasy S3, dokończenie tych odcinków są bardzo ważne dla spoistości całej sieci transportowej w Polsce. Mamy dalekosiężny cel do 2025 roku, w którym chcemy spiąć siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu całą Polskę. W tym roku w naszym kraju oddano do ruchu dwie trasy. Są to obwodnica Wielunia oraz 32-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S5. Do końca roku otwartych ma zostać ponad 350 kilometrów dróg ekspresowych S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice takich miast jak Inowrocław, Jarocin, Nysa czy Ostrów Wielkopolski. Austriacki minister obrony Hans Peter Doskozil chce, aby Niemcy silniej zaangażowały się w ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Polityk w wywiadzie dla jednego z niemieckich dzienników wyraził też życzenie, by nasi zachodni sąsiedzi tworzyli ośrodki recepcyjne dla uchodźców poza Europą. Austriacki minister zadeklarował też, że stara się o nową ochronę zewnętrznych granic Unii. Jak podkreślił, rozwiązaniem byłyby mieszany nadzór granicy z jednej strony przez policjantów, z drugiej przy pomocy wojska. Front
kontekst nie jest w stanie wszystkiego przejąć, dodał. Z kolei niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel skrytykował dziś żądania austriackiej dyplomacji, by zamknąć dla migrantów trasę przez Morze Śródziemne i tworzyć dla nich hotspoty poza Europą. Jak wskazał, obecnie nie można zawracać uchodźców do Libii, bo tam nikt nie zapewni im bezpieczeństwa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat mistyka aktu małżeńskiego. Naszymi gośćmi będą Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia. Serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, chcemy wspólnie modlić się liturgią godzin. Zapraszam, zachęcam do wspólnej modlitwy. Prosiłbym też kogoś z radiosłuchaczy o telefon, by modlić się razem. Mamy trzeci tydzień psalterza, jest to 11 tydzień zwykły, hymn z trzeciego tygodnia, strona 550, już światło słońca na niebie i później antyfona i psalmy od strony 823 w wydaniu czterotomowym w liturgii godzin, tom trzeci. To będzie się z nami modlił. Cześć Boże Panie. Boże, wejdź ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boże Baranku, wołania ludzi zmęczonych. I przemierz wódny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech to jest Ojcem i Duchem. Radio Koncita, Radio Koncita.